Kilku co silniejszych mężów podbiegło do jaskini i mocując się z ciężkim głazem zatoczyło go na bok. Z głębi grobu tchnęło wilgotnym mrokiem, chłodem i mdłym, stęchłym zapachem rozkładającego się ciała. Tłum cofnął się. Rabbi, wzniósłszy oczy do nieba, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Stał twarzą zwrócony ku wejściu do jaskini. Uchodziła z niego niewidzialna moc i poczwórnym wichrem wiała przez Dolinę Kości, podrywała piszczele, pędziła przed sobą czaszki jak skorupy glinianych dzbanów, wzbijała w powietrze prochy człowiecze jak piasek pustynny. A wtedy zakrzyczały kości i zakrzyczały czaszki i zakrzyczały prochy. Panie! Panie zastępów! Wezwij nas po imieniu! Ożyw nasze imiona! Przywróć je do życia! Otocz nasze szczątki ścięgnami, przyodziej je ciałem, pokryj je skórą i napełnij nas duchem, abyśmy ożyły i poznały, że jesteś Panem! Ale krzyczały bezskutecznie, bo Pan dla jednego tylko człowieka odmienił na mgnienie oka niewzruszony ład, który ustanowił w krainie śmierci od czasu grzechu pierworodnego. Cisza zapanowała w Dolinie Kości. Tylko donośny głos Pana przyzywał jednego człowieka. Przyzywał go po imieniu i dla dokładności i nieomylności wymienił imię jego ojca i imię ojca jego ojca. Przyzywał Eleazara, przyzywał jego martwe, rozkładające się imię, obumarłe litery imienia
ich nędzną przemijalność, ich proch i każdą literę powoływał do życia, pobudzał jej krwioobieg, scalał z resztką liter, łączył, ściśle zespalał jak ogniwo z ogniwem. Wprowadzał je w ruch, w przelewanie, w płynność, w rytm, a potem w to imię już scalone i związane w jedną całość tchnął swój oddech i imię poczęło ożywać i otwarło się na przyjście powracającej duszy, która runęła z żarłoczną zachłannością w jego ożywioną imienność. Eleazar poruszył się. Z pana stojącego z wyciągniętym, wskazującym palcem przed jaskinią grobową wciąż uchodziła moc. Blady, drżący, wpatrywał się w świetlistą ciemność grobu i ruchami dłoni przynaglał do życia obudzone ciało człowiecze i strzepywał z jego duszy resztki pośmiertnego widzenia. A gdy wyjałowił ją do szczętu z pozaziemskiego poznania, które na wieczne czasy ma być ukryte przed żyjącymi, podszedł tuż do otworu prowadzącego do jaskini i żywym imieniem, wzywając Eleazara do powrotu między żyjących, krzyknął do wnętrza. Eleazarze, wstań! Dreszcz wstrząsnął tłumem. Eleazar nie rozumiał, dlaczego jest przykryty prześcieradłem. Dlaczego jego głowa owinięta jest chustą, a jego ręce i nogi obwiązane są opaskami. Rozkaz, który huczał w jego uszach jak łoskot nieprzebranych wód, zmusił go do niezwykle wytężonego działania. Zdobywszy się na duży wysiłek, opaski wprawdzie luźno opasywały jego ręce i nogi, mimo to uniemożliwiały mu swobodne poruszanie się. Z trudem podniósł się z kamiennej ławy i stawiając drobne kroki, posuwał się powoli ku światłu, które prześwitywało przez spowijające go rzadkie płótno, chusty i prześcieradło. Stanął w otworze grobowej jaskini, a tłum z krzykiem rzucił się do ucieczki.
potrząsali palmowymi liśćmi, symbolami zwycięstwa nad śmiercią. Śmiercią wolności była władza Rzymu nad Izraelem. I śpiewali pieśni o potomku Dawida, który zwiastuje przyjście Królestwa Ojców. Już idzie w imię Pana i zbliża się, zbliża się, zbliża. Ich śpiew stawał się coraz bardziej podniosły. Trzepot skrzydlatych palm jeszcze bardziej gorączkowy. Krzycząc i śpiewając na chwałę władzy Izraela, rozścierali płaszcze przed Jezusem, który wskrzeszeniem męża umarłego wskrzesił przed ich oczami wielką przeszłość narodu. Powietrze drżało od gorącego śpiewu, a wraz z rozgrzanym powietrzem drżała skóra na osiołku stąpającym godnie po ubogich płaszczach ludu. I drżały gałązki oliwek w Getsemanim. Ale w tłumie nie brak było i takich, którzy uczestniczyli w pochodzie dla zwyczajnej ciekawości, dla uroczystego gapiostwa. Rabbi ze wstrzemięźliwym wzruszeniem przyjmował hołdy ludu. Czy był to jego prawdziwy triumf? Często witali go żarliwą modlitwą, często głośnym krzykiem wynosili pod niebo jego chwałę. Czy mogą wiedzieć, kim on jest w rzeczywistości? Czy mogą wiedzieć, że to, co śpiewają, jest wprawdzie prawdą, ale prawdą pomnożoną o jeszcze jedną prawdę? Wyższą nad wszystkie prawdy ziemskie i wszystkie prawdy niebieskie. Jezus zatrzymał się. Do jego uszu doszło sarkanie kilku faryzeuszów, jadowitym szeptem ze znamienną przesadą, wymieniających między sobą uwagi o olbrzymim powodzeniu rabiego, za którym poszedł cały świat. Co dalekie było od prawdy, ale bliskie przekonaniu przeczulonego arcykapłana i schlebiających mu zwolenników. Wielkie oczy miał strach Kajafy. Jezus, usłyszawszy szemranie, spojrzał w stronę faryzeuszów, a jeden z nich, czując na sobie jego wzrok, rzekł: Rabbi, skarć twoich uczniów z powodu ich radości. Rabbi, skarć swoich uczniów z powodu ich radości. Rabbi, z powodu radości, skarć swoich uczniów. Na to Jezus pochylił się ku przodowi, wyciągnął przed siebie dłoń i wykonując nią ruch, jakby dawał znak niewidzialnemu chórowi do rozpoczęcia śpiewu, odpowiedział mocnym głosem: Powiadam wam, gdyby uczniowie moi zamilkli, kamienie wołać będą. Apostołom zdawało się, że wszystko dookoła zaczyna kamienieć, że skamienieli ludzie i zwierzęta, skamieniały drzewa, rośliny i wszelkie wody, a potem skamieniało niebo i powietrze. Potem zastygł w kamienną bryłę czas i w granitowy głaz zamieniła się przestrzeń i wszechświat stał się jednym kamieniem, śpiewającym kamiennoustymi ustami na chwałę Bożą. I spełniło się to, o czym przed chwilą z gorzką przesadą mówili faryzeusze. Całe dzieło stworzenia wielbiło Jeszuę ben Józef. Apostołów ogarnął zachwyt. Pomyśleli, że niepotrzebnie lękali się jerozolimskiego ludu, który teraz w radosnym nastroju wita Jezusa.
i z zaufaniem towarzyszy mu do świętego miasta, najpiękniejszego ze wszystkich miast świata. A Jezus stał i wciąż patrzał na miasto. Ileż razy wzruszał się jej wspaniałością. Ileż razy olśniewała go swoim groźnym, a zarazem wdzięcznym pięknem. Naprawdę była klejnotem nad klejnotami wśród nieprzebranych skarbów Jahwe. Już w samej swej nazwie zamknęła sens swojego istnienia. Zwała się miastem pokoju. I jak wszystko, co korzeniami wyrasta z imion i nazw, tak i to miasto swoimi dziejami często przeczyło swojej nazwie i było wielokrotnie jaskinią niezgody i rozpadu. Aniołem upadłym i nierządnym, złotem pokrytym nieczystością, świecznikiem strąconym w kałuże błota. I tak przecząc sobie w miarowym rytmie wchodzenia na szczyt i schodzenia do czeluści, dojrzewało do swojej nazwy, do swojego przeznaczenia. Miasto o zasłoniętych oczach, a jednak nieuchronnie zmierzające do celu. Świadome czasu swojego, a jednak zbliżające się do dnia spełnienia. Miasto kłótni, a jednak wybrana stolica pokoju. O miasto, miasto sieroce i żałobne. Wargi Jezusa poruszyły się w gorzkim wzruszeniu. Miasto błogosławione i przeklęte. Otoczone pierścieniami nieprzyjacielskich obozów. Ściśnięte żelaznymi kleszczami. Oblężone, druzgotane, niszczone ze wszystkim, co zawiera, z mężczyznami, kobietami, starcami i dziećmi, o roztrzaskanych trzaszkach, góra osmalonych ogniem kamieni i ochlapanych krwią gruzów, stos ofiarnych prochów. Lament zamarł w gardle Jezusa, poczuł, jak zbiera w nim współczucie dla tego wytrzepionego do szczętu miasta. Piersi jego podniosły się raz i drugi, kurczowo zaciśnięte szczęki zwolna rozluźniły się i w głębi serca poczęły gromadzić się łzy, coraz liczniejsze i liczniejsze i liczniejsze. I z serca napłynęły do krtani dławiącym łkaniem. Oczy jego zawilgotniały, wypełniły się łzami, a w każdej z nich był jęk i krew zażynanego ludu. I ten jęk ciążył, i ta krew ciążyła, i każda łza pęczniała od nadmiaru jęku i krwi, i była już tylko jękiem i krwią. I powoli poczęły się toczyć po chudych policzkach Jezusa krople łez, a znalazłszy sobie drobne ujście w dwóch zmarszczkach, opadających ku ustom, spłynęły na wargi, zwilżyły je gryzącą słonością i znikły wśród srebrnych nitek krótko przystrzyżonej brody. Jezus płakał i płacząc mówił: o, gdybyś w tym dniu poznała, Jerozolimo, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte jest przed twoimi oczami. Przyjdą na ciebie dni, że twoje i twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem i obiegną cię i ścisną cię zewsząd. Zrównają cię z ziemią, dzieci twoje wytępią w twoich murach i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, albowiem nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Apostołów, uczniów i tłum ogarną niepokój. Ich duch osłabł i skurczył się i stali się jak zstępujący do Szeolu. Ich twarze jeszcze przed chwilą weselne i odświętne teraz posępniały pod wrażeniem lamentu Jezusa i łez płynących po jego policzkach. Dlaczego rabi nagle poddał się przygnębiającemu smutkowi? Co zaszło w jego wnętrzu? Co takiego? Skąd wziął się w nim tak wielki ból i tak wielka troska, która kazała mu płakać nad Jerozolimą podczas radosnych krzyków i śpiewów ku jego chwale? Skąd wziął się w nim ten ból i ta troska? A Jezus pobudził stopami boki osiołka. Ruszyli po stoku górskim ku dolinie,
po moście przerzuconym przez cedron i stanęli przed złotą bramą. Jezus zsiadł z osiołka, przywiązał go do pala, zzuł sandały, wszedł na dziedziniec świątynny, a oczy miał wciąż jeszcze wilgotne od łez. Cisza panowała w wieczerniku, ale była to cisza pozorna. W apostołach wrzało. Rozpoczął się między nimi spór, z początku prowadzony szeptem, potem szeptem nieco głośniejszym. A gdy głosy podniesione stały się nieco zbyt głośne i gwałtowne, a twarze kłócących się przybrały barwę ognia, a ruchy rąk już nie podkreślały wagi słów, lecz mówiły więcej o tym wszystkim, czego same słowa, miotane wzburzeniem, nie potrafiły wypowiedzieć, Jezus wmieszał swój spokojny głos do ich kłótni, a oni umilkli i słuchali. Powiedział im, że królowie panują nad ludźmi, a chociaż uciskają poddanych, zwani są przez nich dobroczyńcami. Bo każda władcza natura ludzka, im bardziej uciska synów człowieczych, tym natarczywiej żąda od nich pochlebstw, oklasków i oznak zadowolenia. Ale nie tak będzie wśród apostołów. Nie tak. Bo kto jest największy wśród nich, musi być jak najmniejszy. I im jest większy, tym pokorniej musi się pomniejszać. Więc o co się sprzeczają? O co skaczą sobie do oczu? Dlaczego błyskawice są między ich brwiami? A ten, który przewodzi, musi być jak sługa, z czego wynika, że przewodząc innym, musi im zarazem usługiwać. I rozkazując im, musi zarazem pochylać przed nimi głowę. I rozkazując im, musi zarazem pochylać przed nimi głowę. To powiedziawszy, wstał z posłania i zrzucił z siebie tunikę. Zanim uczniowie ochłonęli z wrażenia, jakie wywołało odsłonięcie się rabiego z szat, ten szybko opasał się prześcieradłem. Stał teraz przed nimi jak niewolnik wystawiony na sprzedaż.
Rozkazał im głosem władczo-służebnym: zrzuć sandały i zapowiedział, że umyje im nogi. Symbol siły. A będzie to lekcja pokory, która dla kutliwych apostołów i da kutliwym apostołom absolutnie spierającym się między sobą o zaszczyty i godności, jakie im powinny przypadać w udziale, wytłumaczenie. Ledwo skończył mówić, już ukląkł przed zmieszanym Judą Skeriot. Z głębi legowiska, w którym spoczywała dusza Judy, wypełzło podejrzliwe przypuszczenie o szaleństwie rabiego. I począł myć jego spocone nogi, pokryte kurzem, oblepiającym ciemną smugą sękate palce i szerokie stopy. Myjąc te nogi, współczuł ich opuchliźnie, zmęczeniu i słabości. A gdy orzeźwił je wodą i zmył z nich brud, pieczołowicie owinął je ręcznikiem. Osuszył i nałożył na nie sandały. Juda Skeriot jednak ani przez chwilę nie odczuł sprzyjającej mu serdeczności Jezusa i napawał się błogą myślą, że ten zwodziciel, w którym upatrywał męża Bożego, w szaleństwie swoim upokorzył się przed uczniami i odsłonił przed nimi swoje właściwe oblicze. Nędznego sługi i niewolnika, prostaka, amchareca, spełniającego najniższe czynności, który przez lata wiódł ich na pokuszenie, mamił i oszukiwał, okłamywał i usidlał, prowadził ich po fałszywych drogach i ścieżkach. A teraz dzięki niezbadanym zrządzeniom Elohim zdarł ze swojej twarzy zasłonę. Na pewno ujawnił się przeciw swej woli. Pan może czynić takie rzeczy. I każdemu z taką samą starannością mył nogi. A oni w bezradnej nieśmiałości cofali z początku stopy. Rabi jednak upartym słowem zmuszał ich do posłuszeństwa. A wtedy bez szemrania poddawali się woli męża, z rosnącym zakłopotaniem przyglądając się jego służebnym zabiegom, które sami spowodowali pieniącą się pychą. A Jezus mył im nogi. Wycierał ręcznikiem i tylko drżące i ledwo widoczne ruchy stóp i palców milczących uczniów świadczyły o ich biernym sprzeciwie. Jeden tylko Kefas spróbował się buntować. Gdy Jezus, zmieniwszy wodę w misce, nawet w tej czynności nie pozwolił się wyręczyć. Postawił ją przed Kefasem i pochylił się do jego stóp. Rywak zerwał się i zawołał z oburzeniem: Rabi, ty będziesz myć moje nogi? Jezus odpowiadając rzekł: jeszcze w pełni nie rozumiesz, co teraz czynię. Potem się dowiesz. A na to Kefas: Przenigdy nie pozwolę, abyś mył moje nogi. Jezus odrzekł mu: jeżeli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. I Kefas przypomniał sobie bolesne zdarzenie pod Cezareą Filipa. Chcąc więc tym razem zapobiec przykrym dla siebie następstwom, wyszeptał ulegle i z wyraźnym pośpiechem: jeżeli tak jest, Panie, to umyj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus umył więc nogi przesadnie posłusznego Kefasa, a potem umył nogi Johanana ben Zabadia, a gdy umył nogi wszystkich apostołów, wytarł ręce w prześcieradło, zrzucił je, nałożył na siebie tunikę i zajął miejsce za stołem. Mówił do nich o kąpieli oczyszczającej,
i o tych, którzy wprawdzie zażywają jej, lecz mimo to pozostają brudni. Tu uczynił krótką przerwę w mówieniu, a gdy powrócił do słów, spytał ich, czy zrozumieli sens dokonanej przez niego czynności oczyszczającej. Czy zrozumieli sens dokonanej przez niego czynności oczyszczającej? Zrozumieli sens dokonanej czynności? Tak ich spytał i obrzucił ich spojrzeniem równie pytającym jak pytanie, które im zadał, i nie czekając na odpowiedź, objaśnił, że z tego zdarzenia muszą brać w przyszłości przykład i nogi swoje, symbol siły, nawzajem sobie obmywać na dowód pokory i uniżenia. Te słowa mówił do apostołów, a oni, postępując powoli, krok po kroku, tropem jego myśli, poczynali rozumieć wielką mądrość tego, czego dokonał przed ich oczami. Wiedzieli, że mężowie uczestniczący w uczcie Pesachowej myją ręce patriarsze rodu na znak hołdu dla ojców i głowy wspólnoty, który w ten wieczór wyjścia z krainy bagnistej śmierci przestał być niewolnikiem Faraona i przeobraził się w wolnego człowieka. Od tej pory jest już niezależnym zwierzchnikiem całej rodziny, niejako królem, który rządzi nią w myśl niezależnych i nietykalnych praw. Rabi zmienił sens tej oczywistej czynności, wskutek czego uświęcił nowy rytuał, który częściowo składał się z tego, co było, a częściowo z tego, co będzie. Król i ojciec biesiadującej wspólnoty, zamiast otrzymać dowody hołdu i oddania od biesiadników, sam poniżył się i złożył im hołd i poddanie. Król stał się sługą synów człowieczych i oddał im się na własność. Rabi stał się własnością apostołów. Zaskoczeni tym niesłychanym odwróceniem porządku, spojrzeli na Jezusa, który tymczasem, kończąc mowę objaśniającą, obiecał im, że jeżeli działać będą według Jego działania, spłynie na nich błogosławieństwo Pańskie, a wtedy jeść i pić będą z Nim razem w Królestwie Niebieskim. Zasiądą na tronach i sądzić będą 12 pokoleń Izraela. Sprawując nad nimi sąd, będą równocześnie sługami tych, na których wydadzą wyrok. Taki jest sens władzy. Może oddychać. Rzęzi. Pomyślał, że nastał już czas pożegnania. Odszukał wzrokiem matkę. Stoi tam, gdzie przedtem, z twarzą ukrytą w dłoniach. Wyszeptał. Niewiasto. Miriam odejmuje dłonie od twarzy i patrzy ze zgrozą na syna. Jezus oczami wskazuje na Johanana ben Zabadia. To syn twój. Nie odrywając oczu od ucznia, z wysiłkiem wykonuje ruch głową w kierunku Miriam.
to matka twoja. Wyje wichura. Olbrzymia, piaskowa kurzawa skręca się w powietrzu. Wiruje, podrywa się i uderza w szczyt wzgórza. Szarpie szatami, gałęziami, zaroślami. Skłębia się w drzewach, wali o krzyże. Zrywa z głów płócienne okrycia i dzierżąc je silnie w kurczowo zaciśniętym pysku, wali nimi zaciekle o ziemię. Ludzie nakrywają płaszczami głowy, zaciskają oczy i usta, chronią się za wykroty skalne. I znienacka zalega cisza. W głębi zamlonego widnokręgu, wypełnionego ognistym pyłem, rozlega się dalekie, wściekłe ujadanie, które zbliża się i zbliża się i zbliża się. Dmą ostre, urywane porywy wichury, krótkie i długie, i skowycząc rzucają się na przerażoną ziemię, z której podnoszą się głowę chmury kurzu, powłóczyste i pękate, przeźroczyste i gęste, i powoli płyną ku niebu, przypominającemu teraz zetlały, rozsypujący się łachman. Ściemnia się słońce pokryte mętnym bielmem, nasycając się żółto-purpurowym blaskiem, rozlewa się ropiejącą kałużą po zwęglonym niebie. Ciała trzech nagich skazańców, smagane wichrem, błyszczą przeraźliwą bielą w rozżarzonym mrok dnia. Jezus dusi się. Piaskowa burza i sztywniejące mięśnie zapierają mu dech w krtani. Wycieńczony do ostateczności, nie ma już sił opierać ciężaru ciała na przybitych stopach. Wszystkie jego mięśnie i ścięgna ogarnia bezwład. Zaprzestał nierównej walki ze wzmagającym się wyczerpaniem. A chociaż jeszcze od czasu do czasu próbuje wyprostować zwiotczałe nogi, czyni to odruchowo, bez udziału woli, która wymęczona wielogodzinną walką poddaje się posłusznie prawu zbliżającego się konania. Jest sam na sam z aniołem śmierci, opuszczony przez wszystkich. Opuścił teraz samego siebie. Wreszcie przyszła ta chwila, której tak bardzo się lękał. Oddalił się od siebie, skazał się na ostateczną samotność i zamknął ją w rozpaczliwym pytaniu psalmisty. Pokonując opór już odrętwiałego karku, podnosi głowę ku niebu, otwiera usta i mówi: Eli, Eli lama sabachthani. Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił?
ponieważ nie ma już sił, aby głośno zmówić cały psalm, zmawia go w swoim wnętrzu ustami bezmównymi. I w każdym słowie przeżywa jeszcze raz całe swoje ziemskie życie. Twarz sinieje. Suche, szeroko otwarte oczy zachodzą martwym szkliwem. Tułów wygina się łukowato i całym swoim brzemieniem zawisa na rozprostartych ramionach. Kolana martwieją, a wtedy bezwładne nogi nieco się rozwierają, a stopy wykonują ledwo widoczny ruch na osi gwoździa, spod którego sączy się kropla krwi i krzepnie. Pragnę, szepcze. Pragnę. Pragnę. Jeszcze słyszę jakieś głosy, wciąż mówiące o proroku Eliachu, rozkazy, krzątaninę, stąpanie i czuję na wargach smak octu zmieszanego z wodą. Przywiera ustami do mokrej gąbki i chciwie ją zsie. Idzie ku niemu światło, utkane z najdoskonalszych i najczystszych dźwięków, zrodzonych z łagodnych drgań nieskończoności i bezkresu. I otacza go ze wszystkich stron i promieniuje siedmiobarwną harmonią chórów, harf, cyt. Radośniejszym od najdoskonalszej radości. Przelewa go i wciąga i wchłania, a on wstępuje w nie, wstępuje w siebie, we własny nieprzebrany bezmiar, w swoją radosno cierpiącą obecność, w oślepiający kształt mądrości, w sam środek skrzyżowania wszystkich promieni, w złoto mleczną pełnię, w dawar, w słowo, którym zawsze był, jest i będzie, i którego nigdy nie opuszczał, chociaż teraz do niego powraca. Wypełniwszy do końca swoje człowieczeństwo, szepcze: wykonało się. Zbiera w sobie resztkę dogasających sił i woła wielkim głosem: Abba! W ręce Twoje oddaję ducha mego. Skonał. Thank you.
Przemysław Kuciński, Damian Szymczak, Kamil Wróblewski, Piotr Mala, Kacper Barski, Stanisław Kościński. Realizacja dźwięku Antoni Sojko. Dziękujemy.